Muszę powiedzieć, że nie spodziewałem się, że będę miał tak dobre wprowadzenie do tego dzisiejszego prezentowania koncepcji budowy Centrum Ewangelizacji w Krościenku. I bardzo dziękuję mojemu przedmówcy, Krzysztofowi Wojcieszkowi. No, muszę powiedzieć, właściwie to wszystko powiedział. No, nie zostawcie mnie w tym samego. Natomiast to, że jestem postrzegany przynajmniej przez niektórych jako człowiek czynu, no to mnie bardzo zobowiązuje do tego, żeby się nie skończyło na samych deklaracjach. Ale do rzeczy. Otóż bardzo poproszę właśnie już o pokazywanie tutaj na tych ekranach. Będzie prezentacja. Tym, którzy już widzieli tę prezentację, chciałem powiedzieć, żeby nastawili się, że codziennie jest coś więcej albo trochę inaczej, trochę zmienione jest. Więc nawet jak ktoś ją widział, bo już szereg osób widziało jakąś wcześniejszą wersję tej prezentacji, to zachęcam do tego, żeby się wpatrywali, bo pewne elementy na niej pojawiły się dopiero dzisiaj. Tak wygląda wizytówka w tej chwili przed bramą wjazdową naszego ruchu, Centrum Ruchu w Krościenku. To jest miejsce, które chcemy wykorzystać do budowy Centrum Ewangelizacji. Nie wiem, czy pamiętacie, była swojego czasu taka piosenka ze słowami. No troszeczkę je zaadoptowałem, ale myślę, że pasują. Tu, gdzie teraz jest pastwisko, wkrótce będzie... Nie. Centrum Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie. Co rozumiemy przez to Centrum Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie? Miejsce ewangelizacji i promocji charyzmatu ruchu. Słuchajcie, dotarło do mnie tak bardzo mocno taka informacja na jesieni zeszłego roku, że w spływie Dunajcem uczestniczyło około 300 tysięcy osób. Później zweryfikowałem tę informację. Padł absolutny rekord, 330 tysięcy osób było na spływie Dunajce. I ci ludzie to nie są wędrowcy, którzy po górach chodzą. To są rodziny z dziećmi. Wszystkie lody w Krościenku wyjedzą, jak już zejdą z tej tratwy. No i później zastanawiałem się, co można zrobić. I naprawdę te słowa, że to jest miejsce ewangelizacji i promocji charyzmatu ruchu, to nie są na wyrost. Uważam, że z myślą o tych ponad 300 tysiącach ludzi rocznie i drugą liczbę taką chcę tutaj rzucić, tak szacujemy, że około miliona osób w Polsce mogło być przynajmniej raz w życiu na oazie rekolekcyjnej. Może właśnie wśród tych turystów, którzy sobie spływają tratwami, może wśród innych przejeżdżających przez Krościenko. Jest to w końcu skrzyżowanie szlaków, więc tak mi się wydaje, że to z myślą o nich. Poproszę jednak o powrót do tej, już będę teraz mniej komentował, bardziej pokazywał. Oczywiście ma być to ośrodek rekolekcyjny dla oaz organizowanych przez Centrum Ruchu, dla centralnych spotkań ruchu, narad, sympozjów, zjazdów i Centrum Administracyjno-Logistyczne Ruchu. Ale też pojawiła się taka myśl, żeby była to przestrzeń kulturowa dla mieszkańców Krościenka i turystów. Co to znaczy przestrzeń kulturowa? Myślę sobie, że ksiądz Blachnicki by się bardzo ucieszył, gdyby pojawiła się taka inicjatywa integrowania mieszkańców z oazą. A jak ona się pojawiła, to dojdziemy do tego. Otóż przymierzamy się do takiego projektu unijnego, wejścia w taki projekt unijny dla województwa małopolskiego, które będzie się nazywało Centrum Kulturowe Strefa Nowego Życia w Krościenku nad Dunajcem. Czy do tego dojdzie, czy nie, czy otrzymamy
z tego jakieś pieniądze liczące się, zobaczymy. Ale wiele na tej prezentacji, którą pokazuję, wiele nazw jest w odniesieniu właśnie do tej inicjatywy podłączenia się pod ten program Centrum Kulturowego. Ale jak zorientujecie się za chwilę, to nie są dla nas nazwy obce i to nie jest żadne przekłamanie. To wszystko są nazwy własne, którymi posługujemy się w naszym ruchu. Jak to będzie wyglądało? Pokażę jeszcze później filmik, który będzie z różnych stron pokazywał to nasze centrum. Myślimy o takim wielofunkcyjnym budynku, a raczej budowlach i nie tylko. Tutaj będzie kilka takich widoków z różnych stron. Olbrzymi parter. I gdzieś z tego parteru wyrastający budynek rekolekcyjny. Tutaj różne detale, za pergolą, widok na salę multimedialną. Zaraz to będziemy w szczegółach oglądać. Są i elementy wpisujące nasz projekt w architekturę Krościenka. No tutaj kilka takich wizualizacji jeszcze wieczorem, nocą. Zobaczymy, czy to dokładnie tak będzie wyglądało. A tutaj, żeby mówić o konkretach, rzut parteru. Olbrzymi parter, dostępny dla wszystkich zwiedzających. I co na tym parterze będzie? Po lewej stronie sala multimedialna, konferencyjna. Olbrzymi hol pod tym głównym budynkiem, w którym będą różne rzeczy się działy, o tym jeszcze powiem, jadalnia i coś takiego, co się nazywa oazą. Ruch Światło-Życie się kojarzy z oazą. Więc taka była pierwsza myśl, że jeżeli chcemy przedstawić, wypromować charyzmat naszego ruchu, no to musi być oaza. Jak jest oaza, no to przecież nie rosną tam brzuski, topole, świerki, tylko palmy. Tak się przynajmniej kojarzy. I tak chcemy zrobić, żeby była palmiarnia, żeby było takie miejsce bujnego rozwoju życia, jakieś oczko wodne i różne inne elementy, o których szczegółowo powiem. Oczywiście zaplecze kuchenne, sanitarne, jakieś inne jeszcze sale. To jest rzut pierwszego i drugiego piętra. Otóż to wszystko, co powyżej parteru, będzie tylko i wyłącznie dostępne dla osób, które będą tu przeżywać swoje rekolekcje. Oazy po prostu. Dla zwiedzających absolutnie nie. Nawet żeby ułatwić przeżywanie oaz, żeby nie zamknąć ich tylko w budynku, no trudno sobie wyobrazić 15 dni w budynku, żeby byli. Na dole sobie po terenie chodzą zwiedzający, ale na dachu parteru jest też taras, są miejsca przewidziane na spotkania i tak dalej, zaraz to zobaczymy. Natomiast sam budynek rekolekcyjny jest pomyślany tak, żeby zasadniczo pokoje są dwu- albo trzyosobowe. Czasami spod niektórych łóżek będą się wysuwały takie dodatkowe łóżka dla dzieci, jeżeli będzie rodzina nocowała. Ale pokoje są pogrupowane na ogół w takie jak gdyby mieszkanka dwupokojowe. Chociaż każdy pokój ma mieć łazienkę z pełnym węzłem sanitarnym, to chodzi o to, żeby po prostu grupa formacyjna miała jakąś wspólną przestrzeń dla siebie, żeby nie była tak jak w hotelu porozdzielana niezależnie od siebie po dwie, trzy osoby, ale żeby była w jednym miejscu zgrupowana. I teraz będę pokazywał różne instalacje artystyczne, takiego określenia będę używał, które mają zobrazować nasz charyzmat naszego ruchu. Jak widzimy, przedstawienie oazy.
Pod przezroczystym dachem, zdejmowanym, otwieranym na lato, palmiarnia z ławeczkami, oczkiem wodnym, roślinnością występującą na obszarze Półwyspu Synaj i w Palestynie. Obok pustynia z piaskiem i kamieniami otaczająca namiot spotkania. Co to jest ten namiot spotkania? Jednocześnie cztery prawa duchowego życia na nim. Namiot na 10-15 osób naciągany przy pomocy linek i palików, jak u Beduinów, stojący pod dachem obok oazy, czyli tej palmiarni, otoczony pustynią. W środku namiotu płonący krzew, półki na buty oraz cytat: zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. W centrum ikona Chrystusa, stołeczki do medytacji oraz cytat z Nowomilenio in Eunte o kontemplacji oblicza Chrystusa. Namiot spotkania. Na wewnętrznych ścianach cytaty biblijne o modlitwie, na zewnętrznych ilustracje trzech pierwszych praw duchowego życia. Wejście do namiotu przez uchylaną zasłonę, na której napisane jest czwarte prawo. Jak chcesz przyjąć Jezusa jako Pana i Zbawiciela? Wejdź do środka i spotkaj się z Jezusem, pokontempluj Jego oblicze. Dalej. Następna instalacja w przestrzeni na zboczu między projektowanym domem nowym a obecnymi domami na Kopie Górce, baptysterium, czyli miejsce do medytacji nad Chrztem Świętym, bo cała nasza formacja jest oparta przecież na na wzorze katechumenatu. Ośmioboczne baptysterium w odosobnionym, zadaszonym miejscu z trzema stopniami schodzącymi do misy z wodą, obrazujące znaczenie dla chrześcijanina tego sakramentu, a także znaczenie tajemnicy paschalnej Chrystusa, której symbolem jest figura zmartwychwstałego na krzyżu, jako wyrażająca całość misterium paschalnego Chrystusa. Wiemy, jak to pojęcie misterium paschalnego Chrystusa, tajemnicy paschalnej, jest drogie w naszej formacji księdzu Blachnickiemu. Kolejna instalacja. Umiera stary, rodzi się nowy człowiek. I tutaj jest taki pomysł, żeby skorzystać z pewnej instalacji artystycznej, którą kiedyś widziałem w czeskiej Pradze. Nie w Warszawie Pradze, tylko w czeskiej Pradze. Otóż chcemy ściągnąć pomysł tamtej instalacji, a zrobić oczywiście po swojemu. Tam jest pokazany kryzys człowieka w komunizmie. Taki zanikający człowieczek, taka właśnie takie rzeźby z metaloplastyka. I otóż chcemy zrobić tak. Obumieranie starego człowieka, właśnie analogicznie jak w instalacji z Pragi, w miarę zbliżania się do baptysterium widać zanikającą sylwetkę człowieka. Teksty biblijne o uśmiercaniu w nas nowego człowieka. Narodziny nowego człowieka to po prostu... Słucham? Powiedziałem? No, brawo za to, że nie śpicie. Narodziny nowego człowieka, instalacja baptysterium i później wzrastanie nowego człowieka. Po minięciu baptysterium widzimy następujące rzeźby, na razie w wyobraźni. Matka karmiąca niemowlę, obok tekst, że ludzie cieleśni jako niemowlęta w Chrystusie otrzymują mleko, a nie pokarm stały. Druga rzeźba, grupa młodych otaczająca mistrza, czyli szkoła uczniów Chrystusa, grupa formacyjna. Instalacja na temat powołania, za chwilę ją pokażę. I w tym szeregu nowych ludzi, wzrastania nowego człowieka, postać naszego założyciela, księdza Blachnickiego, i obok fragment jego testamentu. Gdybym Pan pozwolił mi jeszcze żyć i działać, jednego bym pragnął, aby mógł skutecznie i owocnie ukazywać pośrodku współczesnego świata piękno i wielkość tajemnicy Kościoła. Instalacja o powołaniu. Oczywiście to, co pokazuję, jeszcze o tym będę mówił, to jeszcze się może zmieniać. Tu współpracujemy z artystą, niejednym zresztą, ale tak widzimy, żeby trochę była na wzór takiej rzeźby, która stoi nad jeziorem Genezaret w Palestynie, w Ziemi Świętej. Powołanie. Powołanie człowieka. Dalej. Patroni nowego życia. Następna instalacja zupełnie innego typu. W holu na parterze tego nowego domu rekolekcyjnego ekran dotykowy, multimedia, ze zdjęciami, życiorysami oraz przesłaniem duchowym różnych świętych,
między innymi z podręczniku Fazy Nowej Drogi, możliwość wyboru różnych dodatkowych informacji o danym świętym i tak dalej. Następna instalacja, etapy powstawania nowej ziemi. Brzmi intrygująco. Co to jest? Coś, co dobrze znamy. Nowe życie, nowy człowiek, nowa wspólnota i nowa kultura. Program ORD. Nowe życie, no to Fosdzoe. Jeszcze zobaczycie, tak mnie specjalnie wyeksponowane na elewacji budynku przy pergoli Foska. Nowy człowiek, no to ta instalacja, którą dokładnie omawiałem, o umieraniu starego na rodzinach nowego człowieka, ale też nowy człowiek to przede wszystkim Jezus Chrystus. Nowy człowiek to niepokalana, a więc istniejące figury na Kopiej Górce. Nowa wspólnota będzie wyrażona na fresku zesłania Ducha Świętego w apsydzie sali multimedialnej. I wreszcie nowa kultura to obrazy z kaplicy Chrystusa Sługi, tak z Nowomilenio in Unto, duchowości komunii, ale też może być instalacja Agape, o której jeszcze zaraz powiem. Duch Święty, jak chcemy go przedstawić? Biblijne symbole Ducha Świętego rozmieszczone w różnych miejscach. Na przykład wiatr. Wiatrak na szczycie Kopiej Górki. Czemu nie? Gołąb. Klatka z gołębiami. Woda. Źródełko przy figurze niepokalanej. Języki ognia. Na fresku zesłania Ducha Świętego w apsydzie sali multimedialnej. Namaszczenie oliwą. Przy drzewie oliwnym w ogrodzie imitującym oazę. Naczynie z wonną oliwą do namaszczenia. Przy każdym symbolu odpowiednie teksty biblijne. Słowo Boże. Zauważcie, że poszczególne kroki drogowskazów nowego człowieka teraz się pojawiają. W holu na parterze zwój papirusu na postumencie, w pobliżu biblijne symbole Słowa Bożego, a więc lustro, miecz obosieczny, latarnia oświetlająca stopy wędrowca oraz przestrzenna ilustracja przypowieści o siewcy i różnych rodzajach gleby. Każdy z tych elementów oczywiście opatrzony odpowiednimi fragmentami z Biblii, obok kapsuła zawierająca wersety biblijne do wylosowania i zabrania ze sobą. Świadectwo. W holu przed salą audiowizualną na ekranie dotykowym, innym niż tamten, to jest drugi ekran dotykowy, każdy wybiera sobie zdjęcie z osobą, która opowiada o swoim spotkaniu z Chrystusem, głos z odtwarzacza. Tak sobie to wyobrażam, bo oczywiście można wybrać różne tematy, kategorie świadectw, wyświetla się zdjęcie wtedy mówiącego świadectwo. Tak sobie to wyobrażam, że mam nadzieję, że tak jak mój przedmówca, za co mu bardzo jeszcze raz dziękuję, tutaj mówił, że nie zostawicie mnie samego, więc że będzie istniał taki zespół, tak jak na przykład w Muzeum Powstania Warszawskiego, który ciągle zbiera świadectwa różne i to muzeum ciągle żyje. I myślę, że nasze centrum nie ma być muzeum, tylko tym bardziej ma być czymś, co żyje i co w tym akurat aspekcie będzie się wyrażało, że ciągle nowe świadectwa, ciągle nowe osoby i coraz bogatszy zbiór tych doświadczeń spotkania Chrystusa. Agape. Instalacja w odosobnionym miejscu w ogrodzie. Na przykład, mówię na przykład, bo tu jeszcze się może zmienić, ale taki na dzień dzisiejszy mamy pomysł. Rzeźba Trójcy Świętej z Bogiem Ojcem podtrzymującym Chrystusa na krzyżu i Duchem Świętym w postaci gołębicy. Jest taki rodzaj właściwie obrazu, tron łaski to się chyba nazywa, ale coś na wzór tego, żeby wyrażało właśnie to, co rozumiemy przez miłość agape. Słyszeliśmy dzisiaj o tym, że ta postawa dawania, jej prawzorem są relacje w Trójcy Świętej, pomiędzy osobami Trójcy Świętej, więc jak najbardziej to chcemy tutaj oddać w takiej formie artystycznej. I obok teksty, ten wielokrotnie dzisiaj cytowany, człowiek nie może w pełni odnaleźć się inaczej, jak tylko przez bezinteresowny dar siebie samego, również o duchowości komunii z listu Nowomilenio in Unte i z listu do Koryntian, hymno miłości i oczywiście ławki do medytacji ustawione w kręgu. No i teraz drogowskazy nowego człowieka.
Trasa zwiedzania obejmuje Jezus Chrystus. Mamy już figurę w kaplicy Chrystusa Sługi, niepokalana. Mamy też już figurę ze źródełkiem. Duch Święty, mówiłem, Kościół. Jak jest dzień wspólnoty, w wieczerniku jest żywy Kościół, to nie ma potrzeby go pokazywać. Ale często nie ma w wieczerniku modlących się ludzi i wtedy w różny sposób próbujemy pokazać różne oblicza tego Kościoła, różne wymiary tego Kościoła. To jest rzeczą niełatwą, ale w sposób multimedialny może coś się uda przynajmniej w tym względzie zrobić. Słowo Boże mówiłem, modlitwa, no to namiot spotkania i cztery prawa duchowego życia. Liturgia też w formie na przykład audiowizualnych prezentacji, na przykład z wzorcowo opracowaną szkołą liturgiczną, może jeszcze jakiś inny pomysł tu będzie. Świadectwo mówiłem, nowa kultura, stanica krucjaty z księgą, deklaracjami, prezentacjami multimedialnymi. Ale też ta instalacja Agape tutaj znajdzie swoje miejsce przy 10 drogowskazie. I teraz droga nowego człowieka. Można sobie będzie wybrać taką trasę. Iść sobie drogą nowego człowieka. Co będzie obejmowała? Instalacje, świadectwo, cztery prawa duchowego życia, oaza i pustynia. Potem w plenerze wychodzimy z budynku ścieżką, przy której na stojących obok tablicach są opisane poszczególne etapy tej drogi. Na etapie formacji trasie towarzyszy instalacja Umiera stary, rodzi się nowy człowiek. Są tablice z elementami życia duchowego, tekstami drogowskazów nowego człowieka. W pobliżu jest też baptysterium oraz instalacja o powołaniu. Etap diakonii prowadzi do kaplicy Chrystusa Sługi. W pobliżu są wypisane różne rodzaje diakonii. Obok jest też instalacja Agape. I teraz, żeby przestrzennie to pokazać, to najpierw pokażę tą ścieżkę, tą drogę. Zobaczcie, jest rzut parteru i jest pokazane no, takie zygzaki wielkie. To już nie jest tylko taka wizja nie związana z realiami. Mamy różnicę poziomów około 20 metrów. To mamy nadzieję, chcemy starać się o dofinansowanie z Unii. To musi być droga, którą poruszają się na wózkach inwalidzkich. Ale uwaga! Może poruszających się na wózkach inwalidzkich nie jest zbyt wielu, ale mamy przecież domowy kościół, który ma dzieci, ma wózki dziecięce. Fantastycznie się to da połączyć. Dlatego ta droga jest taka zygzakowata, bo przepisy prawne są takie, że maksimum nachylenie 6% może być i co 8 metrów musi być spocznik, czyli taka przestrzeń nie nachylona tylko do odpoczynku. I to wykorzystamy do różnych plansz, do różnych właśnie tych instalacji, o których mówiłem. To jest też tutaj zaznaczone już dokładnie, ale nie będziemy szczegółowo omawiać, bo nam czasu zabraknie. Można oczywiście sobie będzie zwiedzać też to centrum według tematów poszczególnych stopni oazy. A więc na przykład oaza nowego życia pierwszego stopnia. To cztery prawa duchowego życia na zewnętrznych ścianach namiotu spotkania, elementy życia duchowego na tablicach przy drodze nowego człowieka. Stojące plansze z symbolami człowieka zmysłowego, cielesnego, duchowego, z oddychaniem duchowym i tak dalej. Instalacja baptysterium, czyli medytacja nad chrztem świętym, instalacja świadectwo, tablice wyjaśniające pojęcia, rozmowa ewangeliczna, wyprawa otwartych oczu, ewangeliczna rewizja życia, pogodny wieczór, czyli taki słowniczek oazowy. Drugi stopień, co tu będzie? Oaza i pustynia, niewola. Niewola to inaczej drugie prawo duchowego życia, czyli grzech. Na namiocie spotkania to będzie przedstawione Bóg z nami, no to właśnie namiot spotkania z ikoną Chrystusa do kontemplacji, ale też symbole baranka paschalnego, węża miedzianego, instalacja o powołaniu, przejście przez Morze Czerwone, to jest przecież medytacja nad Chrztem Świętym, czyli baptysterium, multimedialne prezentacje wzorcowej szkoły liturgicznej, przymierze, to tablice z drogowskazami nowego człowieka. Trzeci stopień. Trasa zwiedzania obejmuje Droga Piotra, figura świętego Piotra, Droga Świątyni, multimedialne prezentacje Stacjo Rzymskiego, Droga Maryi, istniejąca figura niepokalanej, Droga Eklezjoli, rzeźba grupy uczniów Chrystusa stanowiąca wzór grupy formacyjnej. To jest jedna z rzeźb w instalacji Umiera stary, rodzi się nowy człowiek. I Droga Kościół Dziś, prezentacje multimedialne wspólnot działających w Kościele.
Dalej, droga światła, 7 stacji, jako dalszy ciąg ostatniej istniejącej stacji drogi krzyżowej, stylistycznie dopasowana właśnie do tych stacji drogi krzyżowej. No i gdzieś tam w stronę Kopiej Górki, bo już chyba niżej miejsca nie będzie. Teraz kilka jeszcze danych o domu rekolekcyjnym. Dom rekolekcyjny z parterem obejmującym salę multimedialną na 250-300 osób, zaplecze gastronomiczne, sanitarne, magazynowe, diakonie słowa, punkt sprzedaży pamiątek, kawiarenkę internetową, a także instalacje Oaza i Pustynia, Słowo Boże, namiot spotkania, świadectwo patroni nowego życia itd. Na wyższych piętrach część mieszkalna dla 70 osób wraz z kaplicą. To jest strefa zamknięta dla zwiedzających. Często spotykam się z pytaniami, dlaczego tylko na 70 osób? To ma być modelowa oaza. Jak będzie dom na 100 osób, zawsze będzie pokusa, no jeszcze są miejsca, no to przyjmijmy jeszcze. Chcielibyście przeżywać rekolekcję w 100-osobowej oazie? Ja takie przeżywałem i prowadziłem, ale już dzisiaj bym nie polecał. Część administracyjno-mieszkalna, oddzielne wejście, jednoosobowe pokoje, jadalnia, kuchnia i tak dalej, to w porozumieniu z Instytutem Niepokalanej o tym myślimy. Część ta ma być połączona z głównym budynkiem, ale jeśli zajdzie taka potrzeba, możliwa do realizacji także po zakończeniu budowy pozostałej części obiektu. Rewitalizacja istniejących obiektów. No, tutaj popuściłem wodze fantazji. Grób księdza Blachnickiego, proroka nowego życia. Zauważmy, wszystko w tej konwencji, strefa nowego życia, nie? No to prorok nowego życia. Rewitalizacja Dolnego Kościoła niestety. Tam są różne rzeczy, ale nie będę w tej chwili się nad tym skupiał. Rewitalizacja ogrodu wokół Kopiej Górki, z istniejących stacji w Wieczerniku Drogi Krzyżowej, wszystkich napisów, rewitalizacja w namiocie światła i wokół figury niepokalanej, bo właśnie tu możemy zobaczyć, że przecież to jest rozwinięcie właściwie idei księdza Blachnickiego, który tak to widział, tylko no, na miarę swoich czasów. Elementy dodatkowe, tu jeszcze bardziej popuściłem wodze fantazji. No, mamy coraz więcej domowego kościoła, więc nie wyobrażam sobie, żeby nie było placu zabaw dla dzieci. Być może owczarnia z żywymi owieczkami, żywymi, żeby można było pogłaskać, zobaczyć. Osiołek może z zaprzęgiem do wożenia dzieci i tak dalej. Nie wiem, czy powiedziałem coś źle, czy dobrze? Dobrze. Bo się zastanawiałem, czy się nie pomyliłem. A teraz będzie trochę, bo też chyba prawie wszystko. Teraz będzie, gdzie to wszystko się zmieści. No więc mamy znów ten rzut parteru budynku i będą się podświetlały numerki i przypomnienie, co to jest. Jedynka, oaza i pustynia. Dwójka, namiot spotkania. Trójka, umiera stary, rodzi się nowy człowiek. Czwórka, figura księdza Blachnickiego. Piątka, patroni nowego życia, ekran dotykowy. Szóstka, Słowo Boże. Siódemka, świadectwo, drugi ekran dotykowy. Ósemka, agape, mamy takie miejsce odosobnione. Dziewiątka, powołanie, instalacja. Dziesiątka, baptysterium. Jedenastka, sala wielofunkcyjna, między innymi stanica krucjaty. Dwunastka, figura świętego Piotra. Trzynastka, sala multimedialna. I czternastka, fresk zesłania Ducha Świętego na sali multimedialnej. Tak to mniej więcej ma wyglądać. I teraz dalej. Sposoby i trasy zwiedzania strefy nowego życia i jej poszczególnych elementów. Oczywiście tablice z planem sytuacyjnym i poszczególnymi elementami założenia, ale uwaga, możliwość zwiedzania samodzielnego przez foldery i aplikacje na telefon. W końcu żyjemy w XXI wieku. Można coś takiego zrobić, żeby sobie młodzież samemu chodziła i wybierała, co potrzeba, a później w domu jeszcze mogą sobie wstukać dalej jakieś głębsze poziomy, wyższe poziomy i więcej na dany temat sobie poczytać, zobaczyć, żeby rzeczywiście była to prezentacja i promocja charyzmatu naszego ruchu. Oczywiście możliwość tradycyjnego prowadzenia grup,
Nowe trasy mają zostać dostosowane do korzystania z wózków dziecięcych i inwalidzkich, mówiłem. I teraz uwaga. Prezentowany przeze mnie projekt Centrum Ewangelizacji jest ciągle w fazie tworzenia i rozwoju koncepcji. Nie należy więc przywiązywać się do prezentowanych tu szczegółowych rozwiązań, które jeszcze mogą ulec zmianie w trakcie dalszych prac. Ale powiem szczerze, że coraz bardziej zawęża się możliwość zmian. Zaraz o tym powiem. Ale zapraszam wszystkich też do dzielenia się swoimi przemyśleniami, które zrodziły się w trakcie tej prezentacji. Można zgłaszać na sekretariat, na kopią górkę różne pomysły i zapraszam, zachęcam do tego. Źródła finansowania, bardzo ciekawe. Bardzo takie piękne zdanie, przyznam się szczerze, że to nie ja osobiście wciągnąłem takie piękne zdanie, ktoś mi podpowiedział, naszego założyciela. Ładne, prawda? Jest to świadoma prowokacja Bożej opatrzności. Mówimy o milionach i nie dwóch, i nie trzech. A poza tym, zbiórki od członków ruchu w diecezjach, indywidualni sponsorzy, przede wszystkim byli obecni oazowicze, ale nie będziemy zaglądali w metryki. No i być może dotacja unijna. Chciałem powiedzieć tak. Poczyniliśmy pewne, to jest dla mnie też takie doświadczenie jakiegoś patronatu z nieba. Podzieliłem się z niektórymi osobami tu obecnymi na tej sali. Dali mi namiary do firmy specjalistycznej w Krakowie, która pomaga załatwiać, rozliczać dotacje. Przedstawiłem koncepcję. Po dwóch dniach mówią, proszę księdza, wśród dziesiątków programów dla województwa małopolskiego, które w tej chwili są uruchamiane, jest jeden, który może pasować dla was, bo pozwala nie tylko na adaptację, nie tylko rozbudowę, ale i budowę centrum kulturowego. Tylko jest jeden problem. Musi być plan rewitalizacji gminy Krościenko, obszarów wiejskich. I wie ksiądz co? Właśnie Krościenko kończy taki program. Trzeba szybko się do nich zgłosić. Zgłosiliśmy się, jesteśmy, wystąpiliśmy z wnioskiem. Niesamowite, taki plan się przygotowuje gmina 2-3 lata. Akurat kończyli. Jakby czekali na nas. Zobaczymy, co dalej. Powiem tak. Nie jest to proste. Bo wcale nie jest proste, że dostaniemy pozwolenie na budowę. Wcale nie jest proste, że zdążymy pozałatwiać. Tutaj jest i architekt, który to pomaga mi tą koncepcję układać. I różni ludzie, którzy mnie wspierają, ludzie ruchu i nie tylko. Jest to szaleńcze tempo. Po ludzku to właściwie niemożliwe. Ale, no ale... Jeżeli mamy, kiedyś ksiądz Blachnicki w świadectwie niepokornego mówił, jeżeli chcemy wziąć Pana Boga za wspólnika, no to na serio go potraktujmy. No, on jest takim wspólnikiem, że ma trochę większe od nas możliwości. No więc ojcze Franciszku, wstawia się za nami. Ale to nie koniec, to nie koniec, to nie koniec. Bo tu jeszcze dostałem właśnie, to będzie dzisiaj właśnie prapremiera. Ja coś będę jeszcze mówił, a tu będzie sobie leciał filmik, jak to mniej więcej przestrzennie ma wyglądać. Oczywiście tam są różne nazwy, raz centrum kulturowe, strefa nowego życia. Pewnie nie będzie na budynku takiego napisu, tylko będzie Centrum Ewangelizacji Ruchu Światło Życie. Ale tam różne rzeczy jeszcze mogą się zmieniać. O, tu widać teraz pod szkłem właśnie tę oazę i tę włóku. To jest miejsce na namiot spotkania. Tutaj widać ten detal architektoniczny nawiązujący do zabudowy Krościenka. Tutaj teraz jest pergola i widok na salę multimedialną. No i właśnie takie piękne wizualizacje. Powiem tak. Jest taka tradycja zbierania tacy na kongregacji odpowiedzialnych Ruchu Światło Życie. Ta taca za chwilę zostanie zebrana i będzie przeznaczona w tym roku na wszystkie przygotowania inwestycji. Są to koszty jednak.
I te koszty już są dosyć duże, ale nie myślmy, że jedną tacą rozwiążemy oczywiście sprawę, nie? Bo naprawdę jest to kwestia milionów i przede wszystkim proszę o modlitwę, ale proszę też o to, żeby mówić o tym dziele. Zagapiłem się dzisiaj i przy wejściu mieliśmy otrzymywać, przy wejściu na salę, te modlitewniki w takich reklamówkach, na których jest wizualizacja tego dzieła i jest numer konta. Teraz jeszcze niektórzy już mają, bo jak kupowali coś w sklepiku, to dostali taką reklamówkę, ale teraz jeszcze może dla wszystkich starczy, jak nie to jutro jeszcze będzie można otrzymać zupełnie za darmo. Więc animatorów ze szkoły animatora proszę, żeby przeszli teraz tacą. Mam nadzieję, że ten projekt się podoba wszystkim. I tak jak jeszcze raz na koniec... Nie umawiałem się z Krzysztofem, tutaj jest z nami, moim przedmówcą, że zrobi mi taki dobry wstęp, ale naprawdę to jest fantastyczne hasło. Nie zostawcie mnie z tym samego. Dziękuję bardzo.